Witam Was serdecznie, witam na portalu Kobiety i Moc. Dzisiejszym moim gościem jest kolejna wyjątkowa kobieta, Kasia Gwiazdowska, psycholog, psychodietetyk, trenerka rozwoju osobistego, która wspiera kobiety w dbaniu o swoje zdrowie, w budowaniu wewnętrznej harmonii i pokoju w sercu. Podczas tego wywiadu dowiecie się, od czego zacząć, aby budować wewnętrzną równowagę, aby korzystać ze swojej mocy, jak zatrzymać się, aby usłyszeć swoje potrzeby, bo my kobiety mamy taką tendencję, że najpierw dbamy o innych, a na końcu dbamy o siebie. Zapraszam Cię. Ten wywiad to również chwila dla Ciebie. Moją intencją na ten wywiad, na ten przekaz jest to, aby pomóc kobietom jeszcze lepiej zrozumieć siebie, zadbać o siebie w pełni na wszystkich poziomach ciała, emocji, umysłu i ducha. I to, żeby. Ja często powtarzam na swoich warsztatach, że kobiety często grają drugoplanowe role w swoich życiach. Tak? Dzieci są ważniejsze, mąż jest ważniejszy, praca jest ważniejsza. A ja zachęcam do tego, aby każda z nas była dla siebie najważniejsza, żeby grać pierwszoplanową rolę. I paradoksalnie każdy z tego skorzysta. Tak więc będzie dzisiaj o pierwszoplanowych rolach i o tym, jak my, kobiety, możemy o siebie zadbać bardziej. Kasiu, tak pokrótce, co widzisz w swojej praktyce terapeuty, psychologa? Jakie wyzwania widzisz, że mają obecnie kobiety? Nawiążę do tego, jakie mamy obecnie czasy, bo trafia do mnie bardzo dużo kobiet, czy na sesje indywidualne, czy na warsztaty, niezwykle wyczerpanych, takich wręcz na skraju już zmęczenia. No, pandemia trwa już od marca, czyli niedługo będzie rok. I wiąże się to też z tym, że my jesteśmy też pozbawieni pewnych możliwości, które miałyśmy, na przykład dzieci często siedzą w domu, czy są na zdalnym, czyli mamy, jeżeli któraś z Was ma dziecko, pewnie wie, jakie to jest wyzwanie opiekować się. I tak naprawdę ciężar nauki spoczywa obecnie na rodzicach, a głównie na mamach. I gorszy dostęp do służby zdrowia, więc to wszystko razem powoduje, że wiele kobiet jest bardzo wyczerpanych. Dodatkowo przechodzi stres, też związany z finansami. Też rynek pracy przetasowuje się, tak? Inne branże teraz się rozwijają, inne zamykają. Tak więc znajdujemy się w sytuacji, można powiedzieć, dużego stresu. I szczególnie kobiety czują taką odpowiedzialność za rodzinę, za. Ja nie mówię, że mężczyźni nie, ale często. Jakby naturalnie my chcemy się opiekować, my chcemy dbać o nasze rodziny, a w związku z tym, że jest tak dużo niepewności, tak? Niepewności jutra, niepewność, czy my wyjedziemy na wakacje, na przykład ulubione, gdzie doładowałyśmy baterie na cały rok, powoduje, że często kobiety po prostu już nie mają z czego dawać, jadą na tak zwanym pustym baku. I dzisiaj chcę o tym opowiedzieć, jak my możemy wzmocnić siebie, jak możemy doładować swoją energię, jak nie dawać się też wplątywać, bo często to my swoimi myślami, tak, martwieniem się jeszcze potęgujemy ten stres. To, co ja widzę, to jest jeszcze większe obciążenie stresem niż kiedykolwiek wcześniej. Nie rozmawiałyśmy przed rozpoczęciem tego nagrania o takich dwóch głównych obszarach, w których ty widzisz swoją ekspertyzę i wartość, którą możesz wnieść w ten dobrostan kobiet. Nasz umysł i też jak my przetwarzamy stres w ten sposób oraz ciało. Chociaż one są bardzo mocno połączone, tak? Ja też zajmuję się holistycznie zdrowiem, więc ciało, emocje, umysł, duch stanowią jedno. Więc dzisiaj może nie o wszystkim uda się opowiedzieć, a może się uda. Zobaczymy. Więc przede wszystkim jedną z takich praktyczniejszych wskazówek jest to,
żeby znaleźć sobie w ciągu dnia pół godziny dla siebie. I często pierwszą wymówką, jaką słyszę, to jest: ja nie mam czasu. Muszę dzieci wyprawić do szkoły, czy też zająć się nimi rano, tutaj jest śniadanie, albo jadę do pracy, no ale jeszcze zostaje wieczór, więc może to być ranek, może to być wieczór. I to jest niezwykle ważne, aby mieć taką praktykę, którą lubisz. Każdy z nas lubi co innego. Taką praktykę, która będzie wyciszała, która będzie powodowała, że ja kontaktuję się ze sobą, z moimi potrzebami, z moim stanem, który jest tu i teraz. I to może być medytacja, to może być praktyka uważności, mindfulness. To może być praktyka soul body fusion. Wszystko to, co pozwala przejść z umysłu do serca, do ciała i wyciszyć umysł. Ponieważ największym takim powodem, jednym z największych powodów stresu jest to, że my nie żyjemy w chwili obecnej, tylko nasz umysł wędruje do przyszłości albo do przeszłości. Na przykład boimy się, co to będzie, ile te restrykcje będą trwały. Czy ja wyjadę na wakacje, co będzie z moją pracą. Im więcej mamy takich myśli, to tym bardziej nasz umysł powoduje stres. Umysł nie widzi różnicy pomiędzy rzeczywistym stresem a wyobrażonym. Więc jak będziemy się martwiły, to nasze ciało od razu wchodzi w tryb walki lub ucieczki, a często nie jest to możliwe, żadna walka nie jest możliwa ani ucieczka, więc się zamrażamy. Tak jak te zwierzątka, które jak widzą jakieś zagrożenie, zamrażają się i upodabniają tak do tego środowiska, które są, żeby ich nie było widać. I ja widzę u kobiet najczęściej tą reakcję. Tak, nawet nie walki, tak, no bo często ani z szefem, ani z dziećmi przecież nie będziemy walczyć, ani z pandemią. Ucieczki też, no bo ja nie mogę uciec, tak, nigdzie do Egiptu i sobie pod palemką się teraz opalać, więc często wybieramy taką pierwotne takie zachowanie zamrożenia. Co się wtedy dzieje? Jakby wszystkie te emocje stresu i złości, żalu, smutku, lęku wchodzą w ciało i się zamrażają w ciele. I nawet możecie sprawdzić, na ile wasze ciało jest luźne. Często mamy tu dużo na barkach, na kręgosłupie, tak, dużo napięcia. Niektóre kobiety mówią, że nie mogą spać, bo tyle jest napięcia. Więc ta praktyka codzienna pół godziny to jest absolutne minimum, żeby móc się wyciszyć, żeby móc, ja to nazywam czasem, po prostu tak kolokwialnie odparować, żeby te myśli gdzieś uciekały i żebym ja koncentrowała się na swoim ciele, na oddechu. Może to być po prostu oddychanie. Jeżeli nie potrafisz medytować, to po prostu usiądź, zamknij oczy, wycofaj zmysły do wewnątrz i oddychaj. Pogłębione wdechy i wydechy. Jak dam jeszcze umysłowi zadanie liczenia wdechów, wydechów, albo liczenia wdech na 4, wydech na 6, to okazuje się, że tych myśli jest mniej. I to powoduje, że nasze ciało się odpręża i ten stres powoli blaknie. Więc to jest ważne. A druga rzecz, też nie za bardzo oglądać, i to też niektórzy są przyklejeni wręcz do telewizora, do wiadomości, chcą być cały czas gdzieś tam na bieżąco, tak, gdzie są jakie statystyki, czego, co się dzieje. Ja to nie mam telewizora, więc nie śledzę tego, ale wiem, że w wielu rodzinach to jest po prostu salon albo jakiś pokój i tam telewizor czy komórka, Facebook, tak, czy inne media społecznościowe. Co tobie da to, że będziesz wiedziała, ile jest statystyk, jakie są? Oczywiście ja nie namawiam, żeby zupełnie się odciąć, ale zachęcam do takiego mądrego korzystania ze źródeł informacji. Tak, żeby też nie robić tego na wieczór, przed snem. Bo to ma wpływ na jakość snu, na to, czy my się dobrze wysypiamy. Żeby dzieci też nie zasypiały z komórką, czy z laptopem przed głową. Bo wszystko to powoduje ten wewnętrzny zamęt i ten stres, który nam towarzyszy. Więc
bardziej pójść na łono natury, nawet jeżeli jest zimno, do parku, pooddychaj, zacznij pielęgnować kwiaty w domu, tak? Otocz się kwiatami. Bo w ogóle teraz mamy zimę, więc może nie jest tak dużo zieleni na zewnątrz, ale zawsze mamy teraz dużo śniegu akurat. Ale można też po prostu wejść w taki stan kontemplacji. To też ma kojący wpływ na układ nerwowy. Tak, że nie ciągle my mamy te myśli i te niekończąca się lista zadań. To kobiety są od tego często ekspertkami. Zawsze jest coś do zrobienia. Tylko ja zachęcam, to jest taka druga wskazówka, żeby wygospodarować sobie taki czas takiego bycia bez celu. To dla wielu osób jest niezwykle trudne, bo one się jakby skupiają tylko na zadaniach, na robieniu. Tak? Tutaj dzieci trzeba do szkoły, tutaj moja praca, tu trzeba oddzwonić, tu posprzątać, stawić pranie. Natomiast taki czas, kiedy ja pójdę na spacer i nie do końca zaplanuję, gdzie ja sobie tam pójdę, tylko będę całkowicie tu i teraz i będę w takim byciu obecności bez celu. I to jest niezwykle uzdrawiające w praktykach duchowych. To jest często wykorzystywane nawet w Soul Body Fusion, kiedy nasza dusza i ciało stają się jednym. Tak naprawdę my obserwujemy ten proces i nic takiego nie robimy. I to nierobienie jest dla wielu osób dużym wyzwaniem. Ale to nierobienie właśnie, niedziałanie jest niezwykle, niezwykle pomocne i powoduje, że nasz układ nerwowy odpoczywa, że my możemy się zregenerować. I właśnie też zachęcam, jak mamy rodziny i jest nas dużo, na przykład dzieci, tak, pies, kot, mąż, partner, żeby sobie też dla rodziny wygospodarować na przykład w niedzielę. Nie? Nie, że plan od 8 do 9, 9, 10, tutaj coś, tylko na takie nic nie robienie, ale w tym sensie takiego wartościowego spędzenia czasu z rodziną. Włosi nawet mają na to taki termin, tak dolce far niente, czyli słodkie nic nie robienie. Ale to ma głęboki sens. To dzięki temu jesteśmy bardziej obecni, po pierwsze w naszym ciele, w naszej relacji, którą mamy i też w chwili obecnej. Kasiu, tak jak słucham Ciebie, to myślę o tych kobietach, które znam, a które są bardzo zajęte i dodatkowo dostały jeszcze kolejne zadanie, czyli dzieci, które uczą się online i gdzie ta edukacja wyszła do domu i też tą rolę przyjęły kobiety. I w tym całym stresie, które funkcjonują, to myślenie peryferyjne jest tak silne, że ono izoluje całkowicie od szukania nawet tych pozytywnych doznań. Jak nawet rozmawiam z nimi i mówię o tej chwili dla siebie, to widzę, że jest ogromna blokada. Czy twojego doświadczenia, twojego gabinetu, w jaki sposób taka kobieta, która ma tak aktywowane to myślenie peryferyjne już, w jaki sposób może rozpuścić i zacząć dawać sobie tą przestrzeń właśnie na kontakt ze sobą? Czy masz na to sposoby, masz na to podpowiedzi? Tak, ja wtedy z taką kobietą rozmawiam w ten sposób, że zobacz nawet, jak jest, czy kiedykolwiek leciałaś samolotem. Zazwyczaj odpowiedź jest tak. I podczas zasad bezpieczeństwa stewardesy podają, że najpierw matka zakłada maskę tlenową, a dopiero podaje ją dziecku. I coś w tym jest, że mama, która dużo daje dziecku, ona też musi zadbać o siebie. I często niestety to przychodzi, jak już jest naprawdę źle, wyczerpanie jest tak wielkie albo zaczyna się jakaś poważna choroba. Ja zawsze mówię, żeby zacząć od zmiany przekonań, bo to przekonanie blokuje, tak, że ja nie mam czasu. Ja mam tyle spraw, że nie mogę z nich zmieścić siebie. Ale wtedy mówię, czy ty siebie słyszysz? Tak, ja nie mam czasu dla siebie. Dokąd to będzie prowadzić? Ile ty jeszcze dasz radę? No bo
Pandemia może potrwać jeszcze ja nie wiem ile. Zdalne nauczanie też nie wiemy ile. I bez takiego zadbania o siebie to możemy długo nie pociągnąć. Ja też opowiadam swoją historię i to często dla wielu kobiet jest inspirujące. Ja przeżyłam dwa poważne kryzysy zdrowotne. Jeden, kiedy miałam 28 lat, miałam bardzo ciężką chorobę autoimmunologiczną, martwicę jałową kości. I to absolutnie było wołanie mojego ciała o w ogóle zmianę trybu życia. Ja traktowałam swoje ciało, byłam młodą osobą, 28 lat, to jeszcze się tak myśli, że cały świat jeszcze przed nami otworem, jeszcze tyle mogę zrobić, tak? I traktowałam moje ciało bardzo przedmiotowo i wykorzystywałam go jako narzędzie do osiągania sukcesów. I po prostu tak je zmęczyłam, jadłam zupełnie źle, traktowałam jak śmietnik dosłownie, że ono odpowiedziało mi taką chorobą i długo mi zajęło, aby z niej wyjść. Dzięki detoksom, wtedy poznałam Ewę Foley, zakochałam się w programie Detox, do tej pory prowadzę od tam, czy już od praktycznie 12 lat co roku robię detox, też prowadzę detoksy, ale to było takie bardzo mocne obudzenie, tak, że jak ja o siebie nie zadbam, no to nikt tego nie zrobi. Drugie takie przebudzenie przyszło niedawno, 3 lata temu, kiedy też jakby doświadczyłam wypalenia zawodowego. Można powiedzieć, pani psycholog, tak, zajmujący się rozwojem osobistym, ale każdego z nas może to dotknąć. I też było takie przebudzenie, że ja zobaczyłam, jaka jest nierównowaga między dawaniem a braniem. I ja myślę, że wiele kobiet może mieć podobnie, że my dajemy za bardzo. Nie ma nic złego w dawaniu, tylko pod warunkiem, że będzie równowaga między dawaniem a braniem, że ja też biorę. I jak dzielę się z tym kobietami, czy na warsztatach, czy w gabinecie, to one mówią, o ja mam podobnie. Tak? Ja też w sumie doświadczam wypalenia zawodowego. Ja już nie mogę dalej. Nie mogę tak dalej. I wtedy zastanawiamy się, co możemy zmienić. Jest to proces. To nie jest tak, że za jednym posiedzeniem wygonimy wszystkie myśli z głowy i staniemy się Buddą, tylko jest to proces, ale to jest piękny proces. To jest przygoda takiego wracania do siebie, takiej podróży do siebie, do wewnątrz, gdzie kontaktujemy się ze swoimi zasobami, swoim potencjałem i swoją mocą. Piękny masz tutaj tytuł Kobiety i Moc, bo my kobiety mamy w sobie moc, tylko często zapominamy o niej i ja to mówię, rozdajemy się innym. Więc to jest takie przypomnienie, że każda z nas może zadbać o siebie w każdym momencie. I Ewa Foley często mówi, ja lubię za nią powtarzać, bo wzięłam sobie to przekonanie, dzisiaj jest pierwszy dzień twojego życia. Reszty twojego życia, przepraszam. I jak sobie pomyślimy, że nigdy nie jest za późno na dokonywanie pozytywnych zmian. Nawet jeżeli ja się czuję wyczerpana, jeżeli ja czuję się w stresie, to zawsze mogę zacząć od oddechu. Mogę zacząć od nawet 15 minut siedzenia, mogę nawet pójść na masaż. Tak? Takie proste rzeczy, ale już w kierunku tego dbania o siebie, o tym, żeby móc regenerować swoje ciało, swoje emocje, tak? Swój układ nerwowy, który jest przestymulowany. Więc tutaj dbamy o to, żeby się wyciszać, uspokajać, ale też jakby dbać o swoje potrzeby. Kasiu, mówiłaś o detoksie i o tym, że prowadzisz detoksy dla kobiet. Ja też myślę, że to też może być taka fajna deska ratunku dla tych kobiet, które są bardzo aktywne, którym trudniej jest wygospodarować czasami czas dla siebie. Czy mogłabyś powiedzieć o tym programie detoksu, o filozofii, co to kobietom daje? Ja prowadzę detoksy holistyczne, czyli zajmujemy się ciałem, emocjami, umysłem i duchem. Rzeczywiście, tak jak mówisz,
dla wielu kobiet najlepszym rozwiązaniem jest po prostu wyjechać. Też być pod okiem superwizora, czyli osoby, która czuwa, która zna się na tym, tak, i jest się takim bezpiecznym. Też nie ma dzieci, nie ma pracy, nie ma partnera, psa, kota i całej tej ekipy. Rzeczywiście na detoks jest to taki program, mówię o detoksie holistycznym, który daje niezwykle regenerację ciała na takim komórkowym poziomie. My często, jak jesteśmy zakwaszone stresem, kumulują się w naszym ciele toksyny. Jemy pożywienie, które być może nie jest najlepszej jakości, pijemy niedobrej jakości wodę i to wszystko kumuluje się też w naszym układzie trawiennym, szczególnie w jelitach, wątrobie, woreczku żółciowym. I taki detoks, który my prowadzimy z Ewą Folej, jest na sokach, czyli to jest to dieta płynna. Przez tydzień nie jemy stałych posiłków. I to powoduje, że ciało przechodzi w tryb detoksykacji, czyli zaczyna energię, którą wcześniej pożytkowało na trawienie, zaczyna używać jej do sprzątania całego ciała. No i to jest niezwykłe, jak czujemy, jak nasze jelita się czyszczą, jak jesteśmy coraz lżejsze. Robimy też procedurę oczyszczenia wątroby, takiego narządu, który jest bardzo ważny, który odpowiada też za czyszczenie krwi i tak dalej. Ale dodatkowo robimy różne ćwiczenia fizyczne, biegamy po lesie, robimy jogę na plaży, bo to jest nad morzem. Tak więc dużo zadbania o ciało. I jak wiele kobiet do mnie przyjeżdża, takich zmęczonych, z wyczerpanymi nadnerczami, to często przez połowę tego turnusu śpią. Po prostu śpią i odpoczywają, tak? Nie ma dzieci, które budzą w nocy. Nie ma osób, które chcą coś od nich, tak, pracowników, nie wiem, kogo tam jeszcze, teściowych, mam, ojców. I one mogą się naprawdę poświęcić sobie. Tak więc jest to głęboka regeneracja, zwolnienie tempa. No i też uczę medytacji, uczę jogi, takich narzędzi, tak, że wracają do siebie, do domu, mają zestaw narzędzi, które mogą używać każdego dnia. Niż prowadzisz detoks online. Tak. Słuchając Ciebie, pomyślałam o tych kobietach, które teraz jeszcze w tej chwili nie mogą wyjechać. Może mogą sobie to zaplanować na wiosnę. Natomiast do tego czasu, jakiego wsparcia mogą od Ciebie otrzymać? Jakich porad teraz na przykład prostych, od czego mogą zacząć? Tak. Ten pomysł z detoksami online przyszedł do mnie w pandemii. Kiedy nie można było wyjeżdżać, to było rok temu, pierwszy raz od 12 lat nie pojechałam na detoks nad morze. Tak, i zobaczyłyśmy, że tak naprawdę dla nas kobiet ważna jest wspólnota, czyli żeby nie robić tego samemu gdzieś tam w domu, tylko żeby spotykać się codziennie na kręgach kobiet wieczornych i omawiać, jak się czuję dzisiaj, co się wydarzyło, z czym mam trudność. Więc to też jest takie wsparcie nie dość, że ode mnie jako nauczyciela, od trenera, ale też od grupy, nie? Że dzisiaj, nie wiem, boli mnie głowa cały dzień, o ja też tak mam. I czujemy się wtedy, że nie jestem sama w tym doświadczeniu. I jakby mam wsparcie od innych kobiet. Ja też zaczęłam, jest teraz wiele szkół jogi i cudownych nauczycieli, natomiast też zaczęłam nagrywać takie proste ćwiczenia, więc każda kobieta dostaje ode mnie taki zestaw na codzienną poranną jogę, medytację, spotkanie ze sobą, wykłady. Co dla mnie jest ważne podczas takich detoksów, na czym ja się skupiam i myślę, że nie jest to takie oczywiste na wielu detoksach czy dietach wyjazdowych, nie ma tego elementu, mianowicie jest to edukacja. Rozmawiamy o dietach, rozmawiamy o tym, co jest fake newsem w internecie, tak? Bo można się naprawdę zagubić w tych różnych dietach, jest moda na taką dietę, w innym roku jest na inną. Takie więc takie rzetelne przejrzenie tego wszystkiego, dodatkowo też, co dla mnie jest najlepsze, bo nie ma diet uniwersalnych, każdy jest inny, więc też prowadzę takie kobiety, żeby one mogły znaleźć dla siebie rozwiązania,
tak? I mogły same gotować. No i oczywiście rozmawiamy o gotowaniu. Ja nie jestem zwolenniczką pudełkowych diet i też takich no, gotowców. Oczywiście jak już nie ma żadnej możliwości, to jedyne pozostaje. Natomiast ja uważam, że jak my wiemy, co wkładamy do tego garnka dla naszej rodziny i jeszcze dbamy o atmosferę, ponieważ jedzenie czy woda przejmują nasze emocje, naszą energię. Więc jeżeli my gotujemy w atmosferze miłości, takiego spokoju, możemy nawet sobie puścić piękną muzykę w tle, to też to jedzenie ma inną energetykę. Tak? I później jak je spożywamy, to też zachęcam, aby na przykład nie włączać telewizora, nie scrollować mediów społecznościowych, tak? Bo niektórzy tak też jedzą, żeby skupić się całkowicie na tu i teraz i na tym pożywieniu. My mamy ogromną moc też transformacji energetycznej, jedzenia, wody. Wszystko jest energią, więc jeżeli my jemy z rozproszonym umysłem, z uwagą w komórce, tak, to na pewno nasz układ trawienny będzie gorzej trawił. Dlatego zachęcam zawsze też do praktyki uważności w jedzeniu, w gotowaniu i to też przyczynia się do naszego zdrowia i też zdrowia psychicznego. Myślę o takich kobietach, które nas słuchają, które są bardzo zajęte. Jaką taką jedną rzecz, którą mogą wdrożyć w swoje życie, poza tym czasem takim dla siebie, na kontakt ze sobą, o którym wcześniej mówiłaś, ale jeżeli chodzi w swojej kuchni, jaką taką jedną rzecz, którą mogą wdrożyć, która da im satysfakcję, że działa, a która będzie powodować zmianę i będzie jeszcze bardziej motywować do kolejnych zmian. Często kobiety mówią, nie mam czasu, albo ja już jestem zmęczona tym gotowaniem dla całej rodziny, albo no, rodzina je tak, ja chcę inaczej, ale nie będę robiła dwóch obiadów, więc w sumie zjem to, co wszyscy, chociaż mi to szkodzi. I właśnie, żeby też jako kobieta, żebym ja zadbała też o swoją dietę i to, jeżeli ktoś ma nietolerancje pokarmowe, żeby to zbadać. Są bardzo dobre testy, tak, na nietolerancje. Zbadać też, co mi służy. Może poszperać w internecie, może inspiracje z wiele wspaniałych blogów kulinarnych. I żeby, ponieważ z pożywienia my też mamy energię. Jeżeli jesteśmy zmęczone, wyczerpane, to małe zmiany w diecie to mogą już naprawdę dużo nam zrobić dobrego. Teraz mamy zimę, więc gotowanie jest bardzo ważne. Czyli jedzenie ciepłych, wartościowych posiłków, zupy. Można na zupach tyle już inspiracji i gotować i smakować, ale ciepłe pożywienie, nawet kolacje ciepłe, śniadania ciepłe. Rano zjeść jaglankę albo owsiankę. I też wiem, że niektóre mówią, ojej, ja nie mam, nie lubię gotować, nie umiem gotować, nigdy nie byłam dobrą kucharką, albo w mojej rodzinie się nie gotowało. Spójrzmy, że to są tylko przekonania. I można je zmienić, można, w zależności od tego, co jest dla ciebie ważne. Jeżeli zdrowie i dobre samopoczucie są dla ciebie ważne, to warto się przyjrzeć tym przekonaniom i zobaczyć, że tak naprawdę mogę w każdej chwili się nauczyć dobrze gotować. Żeby dbać o siebie, co ja chcę jeść, co mi służy. Tak? Być może cała rodzina je mięso, ale ja nie czuję, żeby mięso mi służyło. I mogę na przykład zrobić sobie coś innego. Albo, nie wiem, mam nietolerancje pokarmowe, ale wszyscy kupujemy i tak w supermarkecie, no to co ja będę dla siebie coś innego kupować. Tak więc wrócę do tego, co mówiłam na początku, żeby grać pierwszoplanową rolę w swoim życiu. Że ja jestem ważna. Ja jestem ważna, moje potrzeby są ważne. Tu nie chodzi mi o egoizm, o jakiś, to teraz ja będę jadła tak jak chcę, a wy sobie radźcie. Nie, ja to mówię w takiej atmosferze miłości, że dla mnie ważne jest, moją potrzebą jest na przykład spokojne gotowanie, tak? Nie, że na szybko, na jednej nodze, tylko dać sobie czas i na przykład rozdzielić tak obowiązki domowe, żeby ktoś zajął się sprzątaniem czy innymi obowiązkami, tak? Dać komuś coś do zrobienia, a ja w tym czasie ugotuję obiad. Więc tak, zadbanie o siebie też w takim formie
dać sobie prawo, tak? I od tego zaczynamy. Daję sobie prawo do realizowania swoich potrzeb. To absolutnie z tym rezonuję, jak to jest ważne. Natomiast też widzę, ile takiego warunkowania środowiskowego, tak, po prostu też wynikającego z takiej naszej kobiecej chęci troski o wszystkich innych, jak to wszystko stoi na drodze do tego, żebyśmy my jako kobiety stawiały właśnie to, znaczy tak jak mówisz, tą maseczkę sobie najpierw zakładały. Może nie maseczkę, bo to się źle kojarzy, ale tlen, tak? Tam jest, chodzi o to, że tlen jest dla mnie symbolem też życia. To wybrzmiewa po kilka razy w twoich wypowiedziach, bo ja myślę, że to jest ogromnie ważne, aby to przypominać, nawet jeżeli teraz się to wydaje nierealne dla kogoś, kto słucha. Tak, jeżeli ja nie będę dawać sobie prawa do tego oddychania, do tego, żebym zajęła się sobą, to i tak wszyscy wokół też stracą. I jeszcze ostatnia rzecz chciałam powiedzieć o mojej książce, która teraz wyjdzie na wiosnę. Tam tytuł jest Tajemnice zdrowia. I właśnie tam w tej książce ujęłam wiele takich praktycznych wskazówek, co mogę zrobić już dziś, aby się zregenerować, zadbać o zdrowie. No i też jest tam jeden taki ważny wątek o swoich pasjach, o swoich zainteresowaniach. My kobiety często, jak mamy tyle zadań, tak, tu dzieci, tutaj praca, tutaj, nie wiem, sport niektóre, ale robią to na przykład zadaniowo mocno, zapominamy o swoich pasjach, a to one nas karmią, one karmią naszą duszę. Tak, wiele kobiet uwielbia tańczyć, albo malować, albo kreatywnie coś robić, szyć nawet jakieś piękne rzeczy, czy robić biżuterię. I my rezygnujemy z tego, bo nie ma czasu, tak, bo są inne ważniejsze rzeczy. Natomiast zapominamy o ważnym fakcie, że realizowanie swoich pasji, tego, co uwielbiamy robić, daje nam ogromnie dużo energii pozytywnej, radości, entuzjazmu. I no, ile można robić zadania, tak? A przecież czy w tańcu, czy możemy się realizować, czy w malowaniu, czy właśnie taki. Więc też zachęcam kobiety, żeby nie rezygnowały ze swoich pasji, zainteresowań. Nawet jeżeli teraz są różne obostrzenia, nie można tego robić na zewnątrz, ale przecież mogę włączyć swoją ulubioną muzykę i po prostu potańczyć w domu, tak? Albo, nie wiem, włączyć sobie, kiedy gotuję, albo wieczorem zamiast bezmyślnie patrzeć się w telewizor, mogę sobie coś podziergać, albo zrobić jakąś piękny projekt biżuterii, albo no jest wiele różnych pomysłów i ta kreatywność nam, kobietom, daje dużo energii. Dużo takiego wzmocnienia, mocy. I ja bym chciała właśnie tym zakończyć, żebyśmy my nie zapominały o tym, co nas karmi, co nas bawi. I wtedy to życie nie jest już takie śmiertelnie poważne, tak? Że możemy się troszkę pobawić, możemy się, mówiąc za nastolatkami, zchillować, tak? Bardziej i być bardziej. I wtedy, jak właśnie realizujemy siebie poprzez taniec, poprzez swoje kreatywne działanie, to też nasz układ nerwowy się regeneruje. My odpoczywamy i odpoczywamy w ruchu. To też dla wielu osób jest ważne, tak? Że nie tylko medytacja, siedzenie na poduszce, ale też ruch, zabawa, lekkość. I tego życzę wszystkim, żeby było więcej. To powiedz nam na koniec, gdzie możemy się więcej o Tobie dowiedzieć, w jaki sposób kobiety, które nas słuchają, w jaki sposób one mogą się z Tobą skontaktować, w jaki sposób mogą się do Ciebie zgłosić o pomoc. Zapraszam na moją stronę internetową www.kasiagwiazdowska.com lub poprzez Facebooka też mam stronę fanpage kasiagwiazdowska.com. Tam jest dużo też informacji o moich warsztatach, o kręgach kobiet, które prowadzę, o wyjazdowych, czy też online też trochę prowadzę wydarzeń. Tak więc kobiety lubią spotykać się w grupie, tak? My siebie wspieramy, kiedy my jesteśmy razem,
to czerpiemy od siebie, jak od źródła. Tak więc zapraszam do takich grupowych też zajęć, kiedy my możemy się podzielić, jak mi jest, tak, trochę opowiedzieć o sobie, ale też dostać konkretne narzędzia, co ja mogę zrobić, żeby było lepiej. Kasiu, dziękuję Ci bardzo. Te wszystkie również informacje, czyli przypomnienie Twojej strony internetowej oraz link do Twojego fanpage'u, będziecie mogły drugie kobiety znaleźć pod tym wywiadem u nas na stronie. A na tą chwilę bardzo Ci, Kasiu, dziękuję. Dziękuję pięknie za zaproszenie, Beatko, i życzę przede wszystkim Wam zdrowia i dobrego samopoczucia i tego zwolnienia tempa. Na tyle, ile możecie, ale wierzę, że każda z nas może chociaż troszkę zwolnić tempo i do takiego przejść stanu, takiego zadbania o siebie w takim kontakcie ze swoim ciałem i ze swoimi potrzebami. Mamy nadzieję, że podobał Ci się ten wywiad. Więcej ciekawych materiałów możesz znaleźć na www.kobietyimoc.com. Jesteśmy też na Facebooku i na Instagramie. Zapraszamy.